Państwu bardzo serdecznie. Rozpoczynamy niespodziewaną, zapowiedzianą i niezapowiedzianą sobotnią radiowizję eksperymentalną. Radiowizja Mumio eksperymentalna. Miejsce będzie miała w różnych porach dnia i nocy, ale przede wszystkim, mimo że sobotnia, nigdy nie będzie tylko i wyłącznie ograniczać się do soboty. Jak cudownie, że Państwo nie śpią o tej porze, bo przecież spać o tej porze nikt nie może, który z myślami bije się swoimi, licząc dni i godziny i wspominając wydarzenia z tego dnia minienia. W sobotniej audycji eksperymentalnej wolno robić takie rzeczy, których nikt nie zniesie za dnia, które są tylko dla was, dla bardzo wąskiej, ale jakże cennej grupy radiowizjo słuchaczy. Rozpoczęliśmy. Rozpoczęliśmy utworem norweskiego kompozytora, który za chwilę będzie miał swoją drugą część, nie kompozytora, utwór. Ty Ostrondel, Sangrilil Ostrondel. Dobry wieczór, pani Moniko. Pani pierwsza odważyła się zaryzykować sobotnia radiowizja eksperymentalna Mumio. Dedykuję pani ten akord. Trzykrotnie. Sobotnia radiowizja eksperymentalna służy do tego, żeby testować najróżniejsze rozwiązania, które mogą później przydać się przy innych radiowizjach, przy magazynie śródowym, na fanpage'u Mumio oraz przy normalnej, zwykłej radiowizji. Off. Na fanpage'u Radiowizja Mumio. A teraz posłuchajmy dalszej części tej kompozycji. Kapuc. Deszcz padał, a on tak stał i nie siadał. Maurycy w niewielkiej na głowie kapucy. Maurycy. Co ty, chłopcze, tu stoisz, mówi pani ekspedientka, która wygląda za ekspedientycznego ekspedent, za ekspedientycznego okienka. Chłopcze, co tu robisz? Chłopcze, mokniesz. Chodź tu do mnie, do Jarzynowego. Nie stój na deszczu. A on odpowiada. Kiedy mama mi powiedziała, że od deszczu jest wzrost ciała.
czemu wy kapucy stoisz? Mówi pani ekspedientka z ekspedientycznego okienka. Zapomniałem, mówi Maurycy i zdejmuje jednym szarpnięciem kapucę! W tym momencie deszcz przestaje padać. Zmarnowałem, powiada Maurycy. Opat. Zmarnowałem. Czemu tak późno, pani? Zwróciła mi uwagę na to, że noszę kapucę na głowie, chociaż na to, bo to letnia ulewa była. Maurycego. Niewiele zmoczyła. To była kompozycja Ludomiły Szlęgiel, wydana z okazji urodzin jej syna Maurycego, który wtedy kończył 54 lata. Dlatego też pozwolę sobie Maurycemu Szlęgiel dedykować kolejną kompozycję. Pamiętajmy, że to jest audycja Radiowizji Mumio Sobota eksperymentalna i wszystko można próbować i eksperymentować. Dlatego kolejna kompozycja, która nosi tytuł jeszcze nikomu nieznany, nazywać się będzie Dijma. Co za tytuł, orety. Dijma, ty ko mi nie chodź. Dijma, ty ko mi nie chodź. Niaba budu chodzila, najaba jabo budu bosto stila. Dijma, dijma, ko mi nie chodź. Nie ma dobrej rzeczy, bo nic nie biła. Nie ma dobrej rzeczy, bo nic nie biła. Jedna osoba zrezygnowała. Teraz pieśń toczy się dla trzech bez mała. W Radiowizji Mumio w magazynie będziemy również mieli dni różnych krajów. Będzie dzień francuski i też wiele innych. I teraz, żeby uczcić francuskość, francuski apokaliptyczny, psychodeliczny utwór. Avec plaisir, sans manque d'agir en blanc. Et voilà pourquoi. Et voilà pourquoi. Mais jamais.
Tak, to było. Żeby zapowiedzieć różne narodowe symfonie różnych krajów, które się będą odbywały, ale niekoniecznie w sobotniej audycji, która, uwaga, nie zawsze będzie w sobotę i to będzie ta wielka eksperymentalność. Otóż Radiowizja Mumio pod tytułem Eksperymentalna Sobota nie zawsze będzie w sobotę. To jest szaleństwo, to jest ogromne, ogromne szaleństwo. Tak ryzykować i tak mieszać dnie i noce. Croissanty na kwasie. Croissanty. A to brzmi jak klasonty, klaksony. I kolejny utwór będzie nazywał się klaksonny. Sony. Gwiazdy na niebie rozpoczynają swój przemarsz do świtu. Już gwiazdy na niebie oczkami złotemi zaglądają w krąg ziemi. Już gwiazdy na niebie niczym gwiazdy złote trąbkami grają złotemi. O gwiazdy, nie spadajcie jeszcze, niech was trąbką jej dźwiękiem pieszcze. Gwiazdy nie spadły i gwiazdy świecieły i niebo błękitne w czerń zamieniały. Ostatniego słuchacza, widza, jest ich aż dwóch, dlatego tak się cieszę, że mogę jeszcze dla ich uszu wykonać tak zwaną balladę kwazymetryczną. Uwaga, proszę się nie bać, to potrwa tylko chwilę. Uwaga. Proszę się nie bać, to potrwa tylko chwilę. Radiowizji mówią Eksperymentalna Sobota, która nie zawsze będzie w sobotę i nie wiadomo jaki Boże, i to jest to szaleństwo.
zakochała się Marlena we Włodzimierzu z Lublina. Zakochała się i pisała mu listy dłonią swą. Marlena we Włodzimierzu z Lublina. A Włodzimierz odpisuje jej: Marleno, Marleno, ze mną spotkać się chciej. Ale już? To ja już lecę do Lubliany. A on mówi: nie, ja jestem z Lublina, nie z Lubliany. Pomyliłaś się. A ona: to ja nie chcę. Nieporozumienia geograficzne, nieporozumienia. Nieporozumienia przez złe wymówienia nazw. Nieporozumienia, nieporozumienia geograficzne. Przez złe wymówienia nazw. Są takie przypadki, że ludzie nie mogą się spotkać i wtedy pakują manatki, żeby w tym miejscu, gdzie byli, zostać, bo nie mogą się w innym spotkać. Słuchają Państwo Radiowizji Mumio, eksperymentalna sobota. Na żywo, nieprzewidziana, niezaplanowana, jest godzina późna, od wczesnej bardzo różna, godzina 14:07, a tak naprawdę druga 7. Cudownie, że Państwo nie śpią. 8 osób. Maszerowały kucharki na zjazd gospodyni. Czarowały kucharki, raz, dwa, raz, dwa, szły, chochlami ma, hit, dwa, ły. Dzień dobry, dzień dobry. Czy to jest Libiąż? Bo my do Libiąża idziemy wciąż, bo tu jest zjazd gospodyń wiejskich, a my jesteśmy kucharki z miasta. My was nauczymy gotować, kumacz. My was nauczymy gotować, my was nauczymy gotować, kumacz. I kucharki z miasta, nurze do ciasta, mieści wyrabiać, mieści wyrabiać, kucharki z miasta, nurze do ciasta, mieści wyrabiać, mieści wyrabiać, mieści wyrabiać. A kucharki z Libiąża? Co my gorsze? Co my gorsze? I łup do świe, i łup do świe, i łup do ciasta wrzucają dorsze. Wrzucają dorsze z Libiąża. Każda się prześciga, każda zdąża. Rzucają do ciasta dorsze z Libiąża. Mówią miejskie kucharki z dalekiego miasta. Dorsza wrzucacie kucharki do ciasta. Na to przyszła komisja gastronomiczna i mówi: dobre to zrobiłyście, dobre. Upieczcie to ciasto jak wielki racuch. Każdy sobie zje po placku. Weźmy, zjedzmy placka z dorszem. Nikt tu nie jest gorszy. Wy i wy nie jesteście gorsze. Róbmy to. I się wypiekało ciasto z placka i z dorsza. Przyjechali w Czasowicze do Libiąża. Przyjechali w Czasowicze do Libiąża. Dostali to na pierwszą zmianę. Do kaka i zupy mlecznej. Z kluskami, z makaronem i z czym tam jeszcze chcecie. I co, nie zjecie? I tak kucharki z miasta i kucharki z Libiąża zostały przyjaciółkami. I się czasami spotykają, czasami. To była ta piosenka, która się znalazła w Libiążu na starym strychu u pani Rejbuszowej. Ona została zapisana takim specjalnym, jakimś innym rodzajem notacji muzycznej, a jednak została odcyfrowana przez pana Wilhelma Grabczyńskiego. Jemu serdecznie z tego miejsca dziękuję.
A jak już jesteśmy przy nucie troszkę ludowej, pozwolę sobie teraz Państwu przedstawić z tak zwanego leksykonu muzyki ludowej pieśń taką, jaką usłyszycie. Przypominam, że słuchają Państwa Radia Minimum, które sam sobie założyłem. A dokładnie Radiowizji Mumio pod tytułem Eksperymentalna Sobota, gdzie wszystko może się zdarzyć. Każdy eksperyment, czy do twarzy, czy nie do twarzy. Matulu, matuleńko! Co tak buczy tam na dole? To gitara basowa, Mariuszka bo jej nie schował. Chowaj Mariuszku gitarę, bo mi zwiadną uszy stare. Schowaj szybko, schowaj prędko, bo cię czasnę moją ręką. Nie czaskajcie mnie matulu, bo już schowa mi po bólu. I tak Mariuszek gitarę schował i wyłączył okropne buczenie. I tak zagrał razem ze swoimi matulą, ciocią i starszą siostrą taką pioseneczkę. Jak to miło, życie się tuczy, gdy już gitara basowa nie buczy. Jak to miło pachnie las, gdy już gitara nie gra w nas. Hej matulu, babko, siostro, chodźcie polecimy tam boso. I będziemy dalej Państwa wtajemniczać w tę sytuację, ponieważ okazało się, że tam były kolce, szyszki i stopa bosa nastąpiła na szyszkę. Nastąpił ogromny ból wśród stopia. Komuś odmieją mowy od dźwięku trąbki. Ja się cieszę, ponieważ odjęcie mowy to jest najlepszy moment, żeby powoli zasypiać. Dlatego ja teraz dla Państwa będę grał kołysankę usypiającą o godzinie 2:10:15. Niech każdy smacznie zaśnie właśnie, bo będziemy kończyć audycję. Sobotnią radiowizję mumia eksperymentalną, sobotnią i spać powoli, powoli odchodzić w objęcia Morfeusza. Niech już nikt się za mocno we łóżku nie rusza. Ponieważ to jest audycja eksperymentalna, wolno eksperymentować nawet z takimi dźwiękami jak chrapanie, pociąganie nosem, dmuchy, chuchy, mlaski, trzaski. Dlatego ta usypiająca ballado piosenka będzie zupełnie niezwykła. Zwróćmy uwagę, że dzisiaj nie wisi tu ani lusz, ani duszko, ani loko. Wisi natomiast eksperymentalna muzyka norweska. Jak ktoś ma dobre oko, może odczyta. Ja nie mam o tej porze nocy dobrego oko. Przygotujmy się do usypiania. Wdech i wydech już śpię, chrap i wychrap już śpię.
powoli oddychamy i już sobie usypiamy. Dobranoc, dobranoc, dobranoc mamy. I wdech, i wydech, i wdech, i chrap. Już zasnął cały świat, świat, świata szmat. Się żegna radiowizją nocą eksperymentalna sobota. Uff. Szlafroki, płaszcze kąpielowe. Ciepło otulają nas. Idźmy już bardzo powolutku w ten snu tajemniczy las. Może tam znajdziemy owoce na drzemy, z których rano zrobimy konfiturę, marmeladę. A tymczasem spać. Radę, nie radę. Radę, nie radę. Poniedziałek o 22:00, radiowizja OFF, na tym fanpage'u, radiowizja Mumio, a w środę, jak zwykle, magazyn radiowizji Mumio, na fanpage'u Mumio. Dobranoc.